Dzień dobry. Bardzo serdecznie witam na kolejnym spotkaniu poświęconym pielęgnacji twarzy. I dzisiaj zajmiemy się technikami, które są wstępem zarówno do masażu limfatycznego, jak i gimnastyki twarzy. I one właściwie nadają się do codziennego użytku. Ja postaram się teraz jak najmniej mówić i zachęcam po prostu do naśladowania. Zaczynamy od pocierania rąk. Teraz zajmiemy się naszym karkiem przez uciskanie mięśni kapturowych. Oraz tych mięśni, które się znajdują wzdłuż kręgosłupa szyjnego. Teraz rozciągamy mięśnie karku przez to, że przyciągamy brodę do mostka. Oczywiście wszystkie te ćwiczenia wykonujemy w postawie wyprostowanej, plecy są prościutkie. Teraz łapiemy się za ucho i przeciągamy, rozciągamy szyję przez to, że drugie ucho zbliżamy do ramienia. Pociągając, przeciągając głowę, trzymając się za ucho. Natomiast druga ręka jest wyprostowana i tą częścią nadgarstka ciągnie do podłogi. I druga strona. I jeszcze raz trochę do przodu. Kręcimy głową na boki. Zbliżamy brodę do mostka. Następnie opłukujemy twarz. Stukamy po kościach czaszki, opukujemy całą głowę. Szyję z tyłu i tutaj z przodu mostek. Teraz możemy jeszcze się poklepać. Następnie gładzimy skórę głowy i mocno przyklejamy dłonie, palce i całe dłonie do skóry głowy i staramy się ją trochę przesuwać po kościach czaszki w różnych miejscach. Teraz blisko przy skórze łapiemy za włosy i ciągniemy je, po to, żeby uruchomić, dotlenić cebulki. Jeżeli to będziemy robić blisko,
skóry. To nie będzie tak bolesne. Wszystkie partie głowy, wszystkie włosy łapiemy w imadła palców. Krew zaczyna krążyć. Teraz masujemy małżowiny uszne. Możemy odciągnąć trochę uszy, odciągamy od czaszki i masujemy jeszcze raz mocno. Teraz tymi częściami kciuków będziemy masować przestrzeń pomiędzy uszami. Teraz tymi częściami kciuków będziemy masować przestrzeń pomiędzy uszami a kościami, a między kościami policzkowymi i żuchwą, czyli tutaj między uszami a stawem żuchwowym. Kładziemy tą część kciuka i przesuwamy góra dół na przemian 30 razy. 10, 10. Dobrze. To ćwiczenie powoduje lepsze ukrwienie zębów i w ogóle całej twarzy. Następnie, teraz będziemy pracować nad uszami, czyli zatykamy uszy. Też 30 razy. Następnie przykrywamy uszy dłońmi, wewnętrzną częścią dłoni, natomiast palce ustawiamy w ten sposób i będziemy je spuszczać, jeden palec z drugiego, i przez to stukać w czaszkę w ten sposób, też 30 razy. Albo może być mniej. W ten sposób regulujemy sobie ciśnienie. Dokładnie słyszymy stukanie palców o czaszkę. Następna rzecz. Przykładamy dłoń do czoła i przesuwamy też 30 razy skórę na czole. Okej, teraz możemy pomasować sobie szyję. Chodzi nam tutaj o tarczycę, czyli krtań, dół krtani. Tam głównie o to chodzi. Możemy też ją, krtań, przesuwać na boki, rozluźnić.
Teraz tymi częściami zewnętrznymi kciuka masujemy gałki oczne, też 30 razy. Wyostrzamy wzrok na jakimś punkcie przed nami. Na koniec zrobimy takie ćwiczenie, które jest kwintesencją gimnastyki twarzy, które też można codziennie wykonywać. Ono wygląda trochę może mało estetycznie i polega na tym, że najpierw otwieramy wszystkie otwory, które się znajdują na twarzy, a potem je mocno zaciskamy. I to wykonujemy, wystarczy wykonać 10 razy. W czasie tego ćwiczenia naciąga się cała maska twarzy i polega ono na tym, że aktywizuje mięśnie, które stają się elastyczne, wydłużają się i dzięki temu nie ma tej przewagi w długości, w swojej rozciągłości skóry nad mięśniami. Bo na tym polega starzenie, że po prostu mięśnie się kurczą i za dużo mamy skóry na takim korpusie mięśniowym, który pokrywa naszą czaszkę. Czyli więc 10 razy takie ćwiczenie trzeba wykonać. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że te ćwiczenia, które tutaj proponuję, sprawiają Państwu przyjemność i też odniosą pożądany skutek. Do zobaczenia.